Druk 360, pytam się na strukturę, dyskutowano już nawet na łamach prasy. Staszek, proszę bardzo. Proszę Państwa, na pan Włodzimierz też się wypowiedział. Na przykład przyszło na ostatnim posiedzeniu komisji, ale to było jedno z pana koncepcja. Rozgrową ulicy Gdańskiej wraz z Wrocławka Cieszek i Świętego Przejścia dla Pieszych. Ten problem, ten projekt uchwały zgłosił pan Mateusz Drożdż w oparciu o zapis, który przekazał znajomy, że na stronie Tikitu na stronie Tikitu jest taki projekt, który jest zaopatrzony datą, bodajże mamy się wypowiedzieć do któregoś tam. Do 22 marca, że należy w tej sprawie podjąć uchwałę było to dyskutowane na posiedzeniu komisji, komisja jest przeciwna tej propozycji, ale myślę, że w szczegółach całą dyskusję to przedstawi pan Mateusz i jemu bardzo proszę oddaję głos. Mogę szanowni Państwo, proszę kolego słuchać. Szanowni Państwo, kwestie koncepcji rozbudowy ulicy Gdańskiej zaproponowane przez ZIP. Nasza komisja miała dość dużo różnych zastrzeżeń i stąd zgodziliśmy się zaopiniować na tę koncepcję. Ja pozwolę sobie odczytać kolejne pierwsze, bo tak omówić się po prostu. Otóż proponujemy, komisja negatywnie zaopiniuje koncepcję rozbudowy ulicy Gdańskiej, która jest rozbudową w pierwszym miejscu istniejącego przejścia dla pieszych. Zacznijmy od ulicy Kaczarek, zrobiła 596-4. Z uwagi na. I teraz ja może dodam tylko, jak ta koncepcja według Sikitu miała wyglądać, bo nie wiem, czy Państwo wszyscy. Ale proszę Państwa, proszę. Przepraszam bardzo, znaczy ja rozumiem, że być może to nie dla wszystkich jest rzecz ważna, że nasi mieszkańcy się przemieszczają z miasta Lubelskim na drugą, ale no, możemy jednak posłuchać, a przynajmniej dać posłuchać tym, którzy mogą być bardziej zainteresowani. Ta koncepcja, którą ZIKI przedstawił, zakłada dwie rzeczy. Mianowicie dołożenie jeszcze jednego pasu zdrowia prawego na odcinku mniej więcej od Estakady do Dolny Polsat po stację Stadek. To jest oczywiście po stronie prawej, czyli w kierunku Proletariowego i Planowic. Z uwagi na to, że deweloper chce tam budować osiedle w pobliżu, czy również po tej stronie północnej ulicy Lublańskiej, no i zdecydowanie, że ok, ale tutaj musi być czwarty pas dodatkowy. Ten czwarty pas to nasza sytuacja paska zieleni, czyli botanika, która się tam do tej pory rośnie, żeby był jakiś komfort dla mieszkańców i mieszkających tam dalej na tych planach historycznych. Efekt tego będzie taki, że do czterech pasów ruchu w kierunku zachodnim, w kierunku Gromadzic, będzie wszedł chodnik, a tutaj chodnik będzie przylegał do planach historycznych. Myślę, że to wyglądało panie, na niektórych odcinkach 29 listopada. Albo w przypadku skrajnie jest takim trudnym, tak jak na Ruczaju. Czyli po prostu obok wchodzących samochodów, a no sobie spacerowali ludzie, którzy będą ograniczeni z jednej strony krawężniki, a z drugiej strony jest problem akustyczny. Druga kwestia, którą tutaj ZIP wymyślił, to we współpracy z inwestorem, żeby tu dwie płatki pieszą, nawet w wysokości stacji Statoil, tam gdzie jest przejście, które się po poziomie zero, na poziomie drogi. Ponieważ no, były pewne wątpliwości co do tej płatki i do tego pomysłu, pojawiły się tutaj następujące, które sobie pozwolę odczytać, są napisane w tej paragrafie po drogi. Zbyt wysoki koszt drogi płatki w stosunku do istniejącego tramwaju pieszych. Jak Państwo wiecie, ruch pieszy tam oczywiście występuje. Nie są może tak duże jak w przypadku dużych stacji, gdzie tych pieszych jest zdecydowanie więcej, ale i tak się ludzie przemieszczają. Jest na tyle dużo, żeby tą płatkę. No to zresztą ZIP przyznaje, że nie ma pieniędzy, więc myśli o czymś, ale nie wiem, czy to zrealizuje. No wydawać, no bo w tym miejscu, jak wspomniałem, tam relatywnie dużo nie jest. Tak jak widzieliście zdjęcie w Dzienniku Polskim, to musieli kadrować, to żeby się trzy osoby akurat zmieściły w kadrze. To jest nic porównanie z innymi potokami na przejścia. Po drugie, możliwość wymienia sobie stawiania składki przez osoby niepełnosprawne, mające problem z poruszaniem się, związane z możliwością HDB. Otóż ZIKIT jest łaskawy, znaczy był łaskawy stwierdzić, że żeby zniwelować ten poziom, płatki, które zainstalowały
ustawy podjąć jakąś inną, rozwiązanie. Być może tunel, być może to, co jest w tym momencie, może to jednak nie jest potrzebne. Poza tym mamy tutaj punkt trzeci, trzecią kwestię, biorąc pod uwagę, że większość ruch tranzytowego zna się pasem środkowym lewy, czyli przejeżdżający przez stakady biuro. Budowa dodatkowego pasa skrajnego wydaje się być uzasadniona. To jest oczywiście w przypadku tamtym od strony nowej kierunku. Tam, jak Państwo wiecie, skręcamy to, że jedną dołem będą albo autobus zakrawy w postaci 172. Na przykład albo te osoby, czy te samochody, które skręcają, to skręcają z ulicy Sadińskiej w lewo kierunku do ulicy, albo skręcają w prawo ulicy Strzelby, z ulicy Lugańskiej, w związku z tym ta nie ma tyle dużego ruchu, żeby ludzie wieczący do osiedla by sobie nie poradzili. Sobie spokojnie powinni tutaj poradzić się z jazdą. Poza tym sygnalizacja wzbudzona przewodnictwem Rzesiu dla Rzeszy nie powoduje większych problemów, natomiast rozpoczynający do szczególnie świetle. Pełni za to rolę uspokojenia ruchu i zmusza kierowcę do pamiętania zachowania jego prędkości. Proszę Państwa, mamy w tym momencie taki pas dość zachęcający do szybkiej jazdy. Od placu Jeremowskiego, gdzie są światła, do mniej więcej od z Żarka, będę ruszył dostęp do Reala. No, można jechać na ile pan wyjaśnia na tę sprawę. Jedynym wyjątkiem jest tutaj, znaczy oczywiście są przepisy, które ograniczają prędkość. Proszę na mnie nie patrzeć. Tutaj pan przewodniczący ma rację, natomiast są radary. Jak widzicie, te radary są albo puste, albo są pomalowane. Więc de facto każdy, kto zwrócił uwagę chociaż raz, no to też może pozwolić na jazdę. Mój znajomy, który mieszka w tym roku przy tym przejściu na pieszy, którego też konsultowałem, jak ponieważ ktoś pracuje tak w domu, więc pytałem, czy wygląda czasem przez to, żeby zobaczyć, jak ten jest ruch. Ten już o kwestii płatki, to stwierdził, że no, pan nadal jest trochę niepotrzebny, bo aż takiego dużego ruchu tam nie ma, żeby ludzie na stałe chodzili w dużej ilości, żeby tak w się zwróciła. A poza tym jeszcze tutaj jedną rzecz, on jest kierowca. Mówi, że jak przejeżdża tamtędy, no to no tak w okolicach stóp. I powstrzymuje go przed zwiększeniem tej prędkości jedynie fakt, że są tam światła, które się mogą zmienić na czerwono. W związku z tym nie będzie szybciej. Jeśli pan przewodnik mówi, że tutaj chodzi o to, żeby usprawnić ruch. No oczywiście tutaj ma cyklizację, bo ruch, żeby samochód zapewne się usprawnił. Tym bardziej, że ma dalej 140 pasów. Przejrzymy dzisiejszą budowę czterech takich płatek. Z tego dwie mają powstać na poziomie trójkadziowych, a dwie u nas. Jedna tutaj przy Jeremie Omagenem, druga w okolicach Żarta, tam na to przejście dla pieszych, które obecnie istnieje. Natomiast pamiętajmy o rzeczy jednej. No, mieszkamy w dzielnicy śródmiejskiej. Mamy działać także naszych mieszkańców, którzy czasami używają przez z jednej strony z góra miejskiego, czy obecnie na górę. Mateusza.
ludzie, którzy przyjmują, że tutaj pomysły, tak, tutaj tu niestety nie znajduję, nie wspieram swojej argumentacji, przedstawiamy tutaj uchwalę. Zaczynając od tego, że chciałabym czytać artykuł w stasie, że Rada Gminy podjęła negatywną opinię, a sesja dzisiaj dopiero odbywa. Nie ma tam takiej informacji. Informacja też jest taka, że Rada Gminy podjęła taką decyzję na swojej sesji. No ale negatywnie. Przepraszam bardzo, nie. Będzie opinia, nie, przepraszam bardzo, nie. Drogi, która będzie ten ruch międzydzielnicowy, ciężkowy.
dla osób niepełnosprawnych, przypominam sobie szczerze, tramwaje zdarzają się stosunkowo rzadko. Niemniej jednak alternatywą jest albo pozostawienie świateł, albo budowa tunelu. Wiadomo, że tunel na przejście podziemne na pierwszej jest drogi. Co do świateł, no ja akurat dość często z tych świateł korzystam i pamiętam, że w poprzedniej kadencji były sygnały, że i potrącenia pieszych i sygnały takie, że ci ruch wymuszają pierwszeństwo przejazdu na osoba przechodzących tędy i stanowi to duży problem związany z bezpieczeństwem osób tam przechodzących. Ja też miałem kiedyś zresztą nieprzyjemność stawiania poprzez w połowie w jednej z tych nitek dróg i przepuszczania tirabu, żeby pan się kierowca nie zatrzymał. W związku z tym dla mnie ten argument jest troszeczkę osobliwy, że nie jest potrzebne tam inne rozwiązanie. Uważam, że jest potrzebne rozwiązanie, które poprawi bezpieczeństwo pieszych. Tak? Sygnalizacja zbudowana przy tym naterze ruchu jest dostarczona i nie zapewnia bezpieczeństwa, moim zdaniem, pieszym tam przechodzącym. Co do samej idei tego pasa i poszerzenia. To nie jest tak, że ten pas ma być, dodatkowy czwarty pas pojazdów dla ruchu. To ma być pas włączeniowy i wyłączeniowy, czyli wprowadzający ruch w kaczarę i wyprowadzający ruch w kaczarę, tak zwany pas rozbiegowy dla samochodów wjeżdżających z budowanego osiedla przy ulicy Kaczary, Olszewskiej, tamte bloki powstają. To ma być główny wyjazd. Jeżeli ten pas nie powstaje, to być może część tych mieszkańców będzie krążyć tymi ulicami tam Dominikanów i tam szukać jakichś przejazdów. No mogą mieć problemy z włączeniem, z wyłączeniem się do ruchu, tak jak na przykład to jest, gdy się wyjeżdża z ulicy Promienistej w kierunku ulicy Lublańskiej. A ja bym nie chciał, żeby nam wyszli samochody na przykład przez pas. Co więcej, to też nie jest powiedziane, że zgodnie z umową, która jest podpisana przez gminę, ten pas włączeniowy i wyłączeniowy ma być zbudowany przez dewelopera w ramach przebudowy ulicy Kaczary. Przynajmniej z tego co się orientuję, ma być to współfinansowane i to na pewno ma tak wyglądać. W związku z tym, no ja nie wiem, czy tą uchwałą nie jesteśmy po prostu bardziej papiescy niż papież, czy nie przesadzamy w naszym rygoryzmie. Natomiast dla pocieszenia dwie informacje. No faktycznie na budowę parku nie ma środków jak na razie zaplanowane w budżecie, a po drugie w tej sprawie na szczęście opinie dzielnicy nie są obowiązujące dla miasta. Polityka transportowa miasta jest tutaj bardziej adekwatnym dokumentem, ona jednoznacznie pokazuje też ten ruch i cały układ ruchowy. Następny jest kandydat Państwa, a to jest kandydat Gminy, wstawiam wniosek do odrzucenia tego projektu uchwały. Zapraszam. Może to opiniować pozytywnie. Możemy jeszcze nie wiem, bo tu kończymy dyskusję, bo nie wiem. No, to jest taki wniosek, jest głosowany. No tak, schodzi. W momencie, że musimy tutaj kończyć dyskusję i głosujemy ten wniosek. Czyli to nie pan, to nie jest forma. No ale to będzie bardziej tylko z tego już wiedzie, jaką opinię wydaje się tej. No nie, no ale zaraz, przepraszam. Proszę mówię. No nie, proszę sprawdzić. Ja bym sprawdzić. Ja bym sprawdzić. Łukasz. Proszę sprawdzić Czekasznik. Proszę bardzo, rozmawiać pan Czekasznik. Dobrze, proszę Państwa, ja się zgłosiłem, proszę za późno do mnie nie uprzedził i powiedział dokładnie to, co miałem po prostu powiedzieć. Byłem jedyną osobą na Komisji Infrastruktury, który po prostu no, dążył do tego, żeby tej uchwały w ogóle nie było. No bo dodam tylko po prostu jedną sprawę, że niewybudowanie tego czwartego pasa, tych wjazdów na ulicę Kaczary i wyjazdu, rozbiegu tak zwanego i niewybudowanie tej kładki w dalekiej przyszłości, którą zresztą weźmy w innym kwadrze, prawda, Rady zaopiniowanie pozytywnie łącznie drugą kładką przy dawnym po prostu ramię, nie poprawi bezpieczeństwa, tylko na pewno to bezpieczeństwo pogorszy. Możliwość po prostu wypadków z pieszymi, czy tam będą światła zielone, czerwone, żółte czy pomarańczowe, w stosunku do kładki na pewno większa niż w przykładce. I możliwość spowodowania po prostu kolizji samochodem wyjeżdżającym do ulicy Kaczary i wjeżdżającymi do ulicy Kaczary jest znacznie większa niż w sytuacji, kiedy wybuduje się tam po prostu kawałek czwartego paka, żeby można pozwolić się zakręcać Kaczary. Ja będę podtrzymywał to, co wyraziłem na to.
i będę przeciwko po prostu tej uchwale. Jeżeli kogoś wsiekło nawet, to bardzo dołączenie się. Proszę Państwa, uznałem za argumenty jak najbardziej różne. Ja tam mało brakło, byłbym staranowany jadąc samochodem przez tira, bo chciałem stwierdzić kacza, więc musiałem dzwonić, a kierowca tira uznał, że nie musi. Więc nie było. Wszystkie argumenty przytoczone przez Dominika i przez Franka, ja uznałem, tego składam wniosek formalny o odrzucenie projektu. Ale może skończmy dyskusję. Nie wiem, gdzie. Dlaczego? Po wniosku formalnym Rada rozstrzyga bezwzględnej zwłoki w głosowaniu z wyjątkiem wniosków określonych w ustępie 2 punkt 12 między innymi, czyli ten po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz jednego głosu za i jednego głosu przeciw. To jest nawet ja jestem przeciwny temu, co Rafał proponuje, żebyśmy to wyszli, dlatego że uważam, że powinniśmy to opiniować pozytywnie. Dlatego, że uważam, że z jednym zastrzeżeniem, ponieważ uważam, że tam nie powinno być windy, dlatego że windy przeważnie służą w Krakowie dla bezdomnych do załatwienia potrzeb zdrowotnych, często się psują. Proszę Państwa, to jest wniosek formalny, o którym właśnie te osoby, które, dlaczego jest nie uważam, że po pierwsze byśmy zakończyli dyskusję, żeby też te osoby, które się zgłaszały do dyskusji, mogły się wypowiedzieć. A po drugie, ja bym też chciał prosić poprawkę, żeby to pozytywnie zaopiniować, bo na to jest potrzebna ta kawka z tym zastrzeżeniem, które mówiłem dotyczącym podjazdu, że tam powinno być windy, to są ludzie raczej podjazd, to miałem możliwości, żeby się tam nie a ja mam a ja chcę zaopiniować pozytywnie. Ale nie ma czego, ten wniosek formalny. Więc teraz bardzo proszę o przedstawienie, kto będzie głosem za. Ja jestem głosem za wnioskiem. Kto jest będzie głosem przeciw wnioskowi? No mogę być, ja jestem za wnioskiem. Ale przeciw nie. Ale za głosem. Wysłuchujemy głosu za wnioskiem. Ja się za, jestem głosem za wnioskiem, dlatego że Rada Dzielnicy opiniowała tą kwestię, to było w zeszłej kadencji jednak przepisy, że nasza uchwała powinna obowiązywać. Nie ma żadnych istotnych przesłanek, które by powodowały zmianę stanowiska Rady Dzielnicy. Istnieje się jak trzeba prawna, więc to już się Rada powiedziała pozytywnie na ten temat. To stanowisko trzeba podtrzymać. Nie ma sensu. Co do drugiego elementu, tych wjazdów czwartego pasa, to Roma, czy to współfinansowane z tą firmą, która przebudowuje rozwój Kaczary, buduje to się dla tych domów. Tylko cieszę się, że możemy się na to zjednoczyć. Głos przeciw? Ja byłem. Przepraszam bardzo. Ja w komisji się przepraszam. Proszę. Ja się zgłosiłem. Przeciwko wnioskowi Rafała polegał na tym, że chciałem, żeby wszyscy się wypowiedzieli w tej sprawie, którzy chcą zabrać głos. I nie przerywajmy i wtedy głosujmy, kiedy się to powie. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja rozumiem argument, okay. Jednak statut jest... A czy pan nie jak to skontrolować, że chcesz zmienić na negatywnie na... Prosta rzecz, no jest zbyt wysoki koszt budowy kładki, a przecież jest powiedziane w dokumentach, że nikt z gminy, z samorządu nie płaci, bo to jest argument kompletnie w tym momencie wyciągnięty. Drodzy Państwo, głosujemy wniosek formalny o odrzucenie projektu uchwały, czy za odrzuceniem projektu uchwały. Kto jest przeciw odrzuceniu projektu uchwały? 11. Przeciw odrzuceniu projektu uchwały? Tylko wysoko nie przyjdzie. 11. Prawie to nie jest. Jeszcze ja nie głosuję też. Ale nie, ja wiem. Zgadza się, więc wracam do dyskusji. Ale ja nie wstrzymał?
Drodzy Państwo, następny w dyskusji jest Łukasz. Ale przepraszam, ja byłem wcześniej pierwszy. Naprawdę. To, co powiedział Staszek, jest na rację. Bo oczywiście no, nie sami się pomyśleli dyskusji, a już pierwsze osoby, które leży się na rękę. Więc ja osobiście uważam, że powinniśmy zmienić tą opinię z negatywnej na pozytywną, chociaż już była uchwała w tej sprawie poprzedniego, ale to chodzi nowy element. Tym nowym elementem jest ten dodatkowy pasobu, którego nie opiniowaliśmy do tej pory, więc można byłoby zrobić uwagę, zostawić się do tego rozumu. Ja jestem, to co powiedział Mateusz dotyczące jego zastrzeżenia są absolutnie dla mnie prawdziwe, gdyby te elementy były budowane przez ZIK, przez miasto. To rzeczywiście korzyści dla mieszkańców byłyby nieproporcjonalne w stosunku do wydanych kwot. Ale z drugiej strony, skoro to buduje inwestor, który chce buduje tam osiedle, to uważam, że powinniśmy skorzystać. Chociaż osobiście uważam, że korzyści dla mieszkańców nie są zbyt duże. O wiele bardziej, są o wiele ważniejsze inwestycje w trzeciej dzielnicy, ale z drugiej strony, jeżeli te kładki nie powstaną, to nie będzie tak, że te pieniądze pójdą na coś innego. Po prostu te pieniądze przepadną. Dla mnie to jest kluczowy argument w tej sytuacji. Jeżeli może coś powstać nie za pieniądze miasta, nawet coś nowego, to dlaczego mam być przeciwni? Dlatego osobiście uważam, że ja bym zmienił tutaj z negatywnej na pozytywną. Jedyne zastrzeżenie, jakie miałbym, to oczywiście z tymi windami. No, jeżeli jest tam na tyle miejsca, żeby zrobić te podjazdy, które się o wiele lepiej sprawdzają. Ja wiem, ale wiesz, no, tam to jest dosyć długi ten teren, więc winda jest, wiesz, ale z windami jest ten problem, że ona rzeczywiście nie wchodzi po paru miesiącach, nawet nie jesteś w stanie fizycznie wiesz, takiej windy ze względu na zapach. No więc ja bym wolał zrobić taką uchwałę z zastrzeżeniem, że jeżeli jest tam miejsce, żeby zrobić te podjazdy, które się zawsze sprawdzają, nie trzeba ich konserwować, nie trzeba ich naprawiać. Może tam się dają, przesuwają pewne elementy, co i tak robi wszystko inwestor. My za to nie płacimy, tylko inwestor będzie o tym. Ja bym tutaj proponował dodać taki warunek podpieszony. Dziękuję. Dziękuję, że czekałem się na głos. Znaczy ja powiem tak, tu nie chodziło, bo tu mi może nie do końca wszyscy to jasno wyrazili. Nikt nie jest aż tak przeciwny temu, żeby blokować kierowcom przejazd. Problem polega na tym, że my tutaj mamy patrzeć z punktu widzenia wyłącznie mieszkańców naszej dzielnicy, czyli zapewniając im bezpieczeństwo, komfort poruszania się, dbania o tych wyborców, bo taka jest prawda. To nie jest tak, że ktoś powie, że jeżdżą samochody i my blokujemy samochodom, które przyjeżdżą i sobie wyjadą. My dbamy o mieszkańców. Pierwsze, społeczeństwo się starzeje, więc musimy brać pod uwagę takie sytuacje, które rozwiążą albo jakby pomogą, powiedzmy, w normalnej sytuacji korzystaniu osobom starszym, pieszych, bo takim mówimy. Kładka nie jest złym rozwiązaniem, tylko tutaj, dlaczego opiniować o nim? Jeżeli na przykład z inwestycją takiej kładki jest inwestor, który przekłada na to pieniądze, realizuje ten projekt, powinny być, bo nie jest do końca to tak rozwiązane, jak powinno. Powinny być od razu ekrany akustyczne, które powinny też chodzić cały ciąg. To jest kilka inwestycji z tym związane, a nie tylko samo wybudowanie kładki. I dlatego byliśmy przeciwni, właśnie ze względów bezpieczeństwa. Drugie, służby miejskie wiemy, jak funkcjonują, bo jeżeli na to w gminie brakuje pieniędzy na sprzątanie śmietników, no brakuje na koszy. I tak samo brakuje na przykład w zimie, bo mamy Państwo drodzy, jak teraz to jest taką zimę. To pomyślcie sobie, jak są takie schody, które są metalowe, one są całe oblodzone. Idzie potem starsza osoba. Sytuacje złamań, wywróceń, no po prostu nadać, no, to jest ogromne. Nie, ale... No tak, ale to jest sytuacja na przykład... Nie, tutaj w momencie, jak to się poświdzi na schodach, to spada niestety z kilku schodów, a na prostej drodze, jak się wywróci, to tylko spada na wysokość tego poziomu skałowego. No nie, no oczywiście. Ej, no to w piwnicy wszędzie może się złamać, ale nie rozmawiamy o piwnicy, tylko rozmawiamy o kładce. Ja tak mówię, rozmawialiśmy w dzielnicy, na komisji przede wszystkim ze względów na osoby starsze. I to jest, tutaj musimy brać pod uwagę osoby starsze, no i mieszkańców dzielnicy, a nie to, że jest to drogą przelotową. Chciałbym jeszcze dodać Państwu jedną rzecz, że na przykład jak była w tamtej kadencji też możliwość opiniowania propozycji Pana
ówczesnego dyrektora Sikitu, pana Tajstera, który chciał zrobić z ulicy Strzelców drogę przelotową, to też państwo, żeście na przykład głosowali nie, byliście przeciwko, bo jest to ze szkodą dla społeczności lokalnej. Więc dlaczego, dlaczego w tamtym miejscu chcecie na przykład, nie wiem, blokować i dbać o mieszkańców, a na przykład na części lublańskiej państwo dajecie wszystkim przyzwolenie, nie dbając o tych mieszkańców. Tego nie rozumiem. Muszą być jakieś spisy. No, tak. Ja teraz w dwóch zdaniach do wypowiedzi Tomila. Właśnie wydaje mi się, że argumentując kwestię negatywną, przekonałeś mnie, że powinna być pozytywna. Wydaje mi się, że argumentując informację, że jeśli chodzi o kwestię, uzasadniając decyzję, mówiąc, że to kwestia bezpieczeństwa, to wydaje mi się, że ta kwestia się na bezpieczeństwo powinna być. Nie, ale mogę to mieć, bo ją tak rozumiem, ci wejść jeszcze. Tutaj nie chodzi, nie. Najbardziej zadaję jakieś rozwiązanie dla mieszkańców, ale te z płatką i w taki sposób nie widzimy, że ja to jest. Ale chcę powiedzieć, że płatka nie jest innowacją dzielnicy trzeciej, tylko te płatki funkcjonują w Krakowie. Troszkę dalej idący na Opolskiej jest płatka od wielu lat między... Nie, ona prosperuje i tam mieszkańcy nie narzekają, że jest ślisko, cokolwiek. To jest na Opolskiej. I właśnie o takie płatki chodzi, żeby usprawnić. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, Domir, chcę powiedzieć troszkę niedaleko. Tak naprawdę tam mają być, tak jak powiedział Dominik, ciąg tych płatek być, żeby płynnie można było przejechać. Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to właśnie głównym czynnikiem osób starszych jest bezpieczeństwo i czas. Jeśli tam jest sytuacja taka, że musisz wcisnąć przycisk i co chwilę miga i taka osoba musi nawet kilka razy przechodzić, tak? Po pierwsze, przechodzi, no to dobrze, ale jak przechodzi przez środek, to w tym momencie wstrzymuje. Ja tam jeżdżę codziennie i wiem, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o decyzję, o argumentację, że tam jest mało pieszych. Powiem szczerze, że gdyby tam było mało pieszych, to nie są na kandydatów. Tak powiem szczerze. A jeśli chodzi o sytuację ciągu, to jest to jedyny punkt, jadąc od właśnie tego środowiska o Roda Ofiar Katynia, to jest jedyny punkt, gdzie na każdym razem wstaje. Tam są, to jest dokładnie pomiędzy dwoma estakadami. Niewielki odcinek i za każdym razem wjeżdżam rozpędzony i muszę stanąć, bo idzie jedna czy dwie osoby, ale za każdym razem ta jedna, dwie osoby idą. A byłeś tam może jakieś rozwiązanie od strony przejścia na pieszych? Tak. Dlaczego mam zwalnianie, jak mogę przejechać, no może nie 130, a dlaczego nie mogą babcie przejść sobie górą, tak? Ja jestem zlegalizowany, to jest żeby przejść. To nie będzie tak. Nie, ale byłeś tam na kładce widzieć jakieś rozwiązanie dla pieszych, bo widzisz, ale gdzie? Tam na Pachońskiego. Wielokrotnie tą kładką przechodziłem. Przechodziłeś tą kładką, tak. Widziałeś dojście, drogę do tej kładki, jaka jest? A jaka nasza tutaj, bo tu jest inny poziom, ale my na razie opiniujemy koncepcję. O tym, jaki będzie projekt, to będzie stać Rada Miasta, która na pewno będzie pod uwagę, z nimi przepraszam, ale na pewno będzie pod uwagę i windy i inne rzeczy. No to są też czynniki, które... Tam nie ma windy, na przykład na Pachońskiego. Nie ma. Ale tutaj na Opolskiej, na Lublańskiej też nie ma moim zdaniem problemu, żeby podjąć. Jeśli to jest tylko jedyny problem, to opiniujemy pozytywnie i tyle, nie? Państwo, zgłaszam poprawkę do projektu, skoro dyskutujemy, to zgłaszam poprawkę. Poprawka po poprawce projektu uchwały brzmią następująco. Opinię się pozytywnie o koncepcji rozbudowy ulicy Lublańskiej w Krakowie wraz z budową parki pieszej w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych odcinek od ulicy Kraczary w działki nr 596/4 z zastrzeżeniem budowy podjazdów jako alternatywy dla niej. Okej. Prawda. Tak. Przepraszam. Ale to jeszcze bym telegramy bym wnioskował na przykład, bo też jak będzie ciąg pieszy, znaczy cały ciąg ruchu będzie, nie trzeba w tym momencie, no tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony, od strony robią na stanie tutaj bliżej siebie. Thank you.